smakkujaw.pl, pstrąg smażony z pieczonymi ziemniakami. Przyrządzę dzisiaj swoje ulubione danie. Będzie to smażona rybka, którą podam z pieczonymi ziemniaczkami, bogato przyprawionymi ziołami, wzbogaconą również boczkiem, cebulką. Przepis znajdziecie na naszym kanale smakkujaw.pl. A zatem będziemy potrzebowali, no ponieważ ja przygotowuję dzisiaj porcję dla dwóch osób, więc dwie ryby. Mamy tutaj pstrąga tęczowego. Będziemy go smażyć na maśle klarowanym. Zużyjemy tak 2-3 łyżki, ale można oczywiście smażyć na oliwie, oleju, czy też na zwykłym maśle. Będziemy potrzebowali również natkę pietruszki, koperek i naszą rybkę przyprawimy świeżo zmielonym zielonym pieprzem. My użyjemy pieprzu zielonego, ponieważ jest on delikatniejszy od pieprzu czarnego, a jak wiemy, mięso pstrąga jest też bardzo delikatne. Przyprawimy oczywiście także solą. My tutaj mamy sól kujawską. Będą potrzebne 2 ząbki czosnku oraz 1 cytryna. Przygotowałam już jednego pstrąga. Zabieram się za drugiego, a zatem solę rybkę najpierw wewnątrz i tak staram się rozprowadzić. Teraz odrobinę pieprzu. 2 połóweczki czosnku i teraz skropię cytrynką i wkładam natkę zielonej pietruszki. Zamykam rybkę. Osolę rybkę po wierzchu. Odrobina pieprzu. Soku z cytryny i przekładam na talerz i to samo zrobię po drugiej stronie, a zatem sól, pieprz i sok z cytryny. Ja teraz przykryję te rybki i odstawię na 15 minut, żeby ryby przeszły aromatem. Mamy już dobrze zamarynowaną, a zatem na rozgrzaną patelnię wrzucam 2 solidne łyżki masła klarowanego i jak masło się rozpuści, zacznę smażyć rybkę tak mniej więcej po 5 minut z każdej strony. Rybkę będę smażyła na takim średnim ogniu. Masło już się rozgrzało, a zatem zmniejszam gaz na średni płomień i wkładam na patelnię rybkę. I drugą. Przełożyłam rybę na drugą stronę. I jeszcze kilka minutek i nasza rybka będzie już gotowa. Pamiętajmy, że nie smażymy ryby zbyt długo, ponieważ mięso jest bardzo delikatne. Rybka jest już ładnie usmażona, a zatem wyłączam gaz, przekładam na talerz i pozostawiam, żeby chwilkę odpoczęła. Nasze pyszne danie mam już gotowe. Jest to, jak powiedziałam, moje ulubione. A zatem wyłożyłam rybkę na talerz, ziemniaczki i jeszcze posypię ziemniaczki odrobiną koperku. Rybka smakuje naprawdę doskonale. Jak widzieliście, jest to bardzo prosty i szybki przepis. Przygotowanie ryby to naprawdę łącznie z marynatą to około 25 minut. Jest to bardzo zdrowe danie, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.